Dzień dobry. Wybiła 17:02 wyjątkowo. O tej godzinie mamy herbatkę u królowych. Dzisiaj u dwóch, trzeciej brakuje, ale to jak przejdziemy do sekcji ogłoszenia parafialne, to się dowiecie dlaczego. Dzisiaj moim i waszym gościem jest no niesamowita kobieta. Już pomijam fakt, że właściwie moja sąsiadka z Zapłotu, jak się okazało. Żona, matka, ekonomistka, pisarka, podróżniczka, w całej krasie Monika Michalik. Witam cię serdecznie i ogromnie ci dziękuję, że zechciałaś przyjąć moje, a właściwie nasze zaproszenie. Witam serdecznie, kurczę, jakie powitanie, jak na królową. No dokładnie, dzisiaj herbatka o dwóch królowych. Witamy Kasię, witamy Dominikę. Kochani, ogłoszenia parafialne. Więc po pierwsze, dlaczego Ani z nami nie ma? To nie dlatego, że ją zwolniłam. Cześć Boguś. Ania się szkoli. Ani, no niestety nie w Hogwarcie, bo tego to bym jej bardziej zazdrościła, ale Ania robi szkołę żywej biblioteki. Będziemy mieli na wyciągnięcie ręki eksperta od spraw żywej biblioteki. Więc jeżeli za jakiś czas będziecie mieli jakieś pytania, a na pewno będziemy o tym mówić, to już wiecie, gdzie pukać. Także. A drugie ogłoszenie parafialne jest takie, dlaczego mamy 2 minuty poślizgu? Bo ta kobieta, piękny, kolorowy ptak, po prostu na oparach, w ostatnim momencie zdążyła. Prosto z drogi. Po Krakowie. No dom 4 literki parzy. No tak troszeczkę, tak patrzyliśmy właśnie, wycelowaliśmy czasowo, żebyśmy zdążyli tutaj przyjechać. W ogóle no strasznie to dziwne, że wiesz, żeby przyjechać na spotkanie, spieszę się do domu. Ale się udało, to dobrze. Ale to jest znak czasów, że dzisiaj jak chcesz się spotkać ze swoimi czytelnikami, to nie idziesz do Empiku, nie idziesz gdzieś do biblioteki, tylko siadasz przed komputerem i... Tak. I oto jesteś, chociaż to na pewno nie jest to samo. No nie, i mam nadzieję, że to już teraz zacznie powoli też wracać, jak każda branża powoli się budzi. Tak myślę, że ta branża wydawnicza, książkowa też się przybudzi, też się to zmieni kiedyś. Już bliżej jak dalej. Witamy, cześć Paulina. Ja trzymam za to mocno kciuki, bo wiem, że zaczyna się coś dziać w Warszawie, że prawdopodobnie targi książki w tym roku wybierasz się. Chciałabym, ale też słyszałam właśnie o Kędzierzynie, że też chyba się odbędą w tym roku. Aczkolwiek nie wiem, czy mam aktualne info. Także nie wiem o Kędzierzynie, ale plotka niesie, że Kraków bardzo prawdopodobny. No, ale ja już nie wierzę w takie te prawdopodobne, bo to wystarczy jedna decyzja i nic z tego nie będzie. Ale na szczęście mamy takie medium jak internet, więc jak nie tak realnie, namacalnie, to przynajmniej wirtualnie. To zacznijmy. Powiedz mi, jak znalazłaś się na warsztatach, które organizował Znak, jak zostać ulubioną pisarką Polek? To w ogóle była taka fajna przygoda, bo ja wtedy już miałam napisaną książkę, bądź moim marzeniem. Szykowałam się, żeby ją wysłać do jakiegoś wydawnictwa, ale ciągle ją tylko poprawiałam, czytałam kolejny raz. Brakowało mi tego takiego bodźca. I wtedy pojawił się konkurs na stronie Magdaleny Kordel, żeby napisać opowiadanie, które miałoby być kontynuacją losów jednej z jej książek. Czas na napisanie tego opowiadania był bardzo krótki, niespełna 2 tygodnie, ale uznałam, że to jest wielka szansa dla mnie, bo główną nagrodą właśnie były te warsztaty. Stwierdziłam, że jeśli mi się uda tam wygrać, jeżeli tam pojadę, to dowiem się coś więcej. Może jeszcze będę mogła jeszcze bardziej tą książkę udoskonalić, ją bardziej wygładzić, upiększyć. I zabrałam się za to pisanie tego opowiadania. Wysłałam, no i zostałam jedną z 10 laureatek. Najciekawsze jest to, że jak już wysyłałam to opowiadanie na konkurs, to w pracy już sobie zakopałam urlop na te dni, bo ja mówiłam wszystkim, wtedy pojadę na warsztaty. A koleżanki się śmiały z tego, a potem mówiły, dobrze, że już mam ten urlop, już nie mam. Ale to się nazywa wiara w siebie.
I to się nazywa dążenie do celu. Wiesz co, ja tak naprawdę to ja nie wiem, skąd mi się to we mnie wzięło, bo ta wiara w siebie to tak z nią różnie bywa. Ja raczej jestem taka wycofana, że wolę się pozytywnie zaskoczyć niż rozczarować i raczej tak czekam, przygryzając paznokcie, niż wierząc w to siebie, ale wtedy tamten jeden raz, od samego początku miałam w sobie taką wiarę, że pojadę. No i dzięki temu nawiązały się przyjaźnie, bliskie relacje. Jak to jest przyjaźnić się z... Znaczy wtedy to byłaś, aspirowałaś do tego miana, ale teraz już jesteś polską topową pisarką. Chciałam zapytać, jak to jest zaprzyjaźnić się z kimś takim na przykład jak właśnie Magdalena Kordel. To było niesamowite. Magdalena Kordel, ale też ludzie ze znaku, z takiego wydawnictwa, oni tak wyszli z tego, z kuchni. Oni nam pokazali, jak to wszystko wygląda właśnie od kulis, proces wydawania książek. Udzielali nam różnych rad. Magdalena Kordel, która przyjechała od razu... Była tak ciepłą, sympatyczną osobą, tak jak się u ciebie pokazuje gdzieś w mediach społecznościowych, na żywo była taka sama, może nawet bardziej. Z dziewczynami, które również tam były, szybko załapałyśmy kontakt. Jedna była taka, że tak powiem, dodatkowa osoba, ona była z dziennikarką, która miała zrobić o nas materiał. Ale no, tak się porobiło, że została jedną z nas. I do dzisiaj wszystkie utrzymujemy kontakty ze sobą i to są dziewczyny naprawdę z różnych zakamarków Polski, rozsiane. Nie ma dwóch takich, żeby mieszkały blisko siebie, tak jak my na przykład. To się okazało całkiem niedawno, że faktycznie prawie przez płot, no dobra, może trzy płoty dalej, ale okej. Ale z tego spotkania zawiązała się taka nie tylko przyjaźń, ale i współpraca, bo wy przecież wydajecie antologię. Tak, no bo to właśnie z tej takiej naszej sympatii. My mamy swoją grupę, rozmawiamy, kontaktujemy się ze sobą, cały czas trzymamy ze sobą kontakt. I zaraz po w tych warsztatach chciałyśmy napisać coś, żeby ta magia tych warsztatów, które były tam, w tych Puczkach, miejscowość taka Puczki Górne, żeby ta znajomość i ta wiedza, którą żeśmy tam zdobyły, żeby to przetrwało dalej. I wymyśliłyśmy hasło przewodnie. To były świąteczne opowiadania miały być i miało być tam po prostu coś, żeby to było o świętach. I każda z nas napisała swoje opowiadanie, zebrałyśmy to, tak brzydko mówiąc, no i wyszło coś z tego, coś fajnego, więc później to rok rocznie kontynuowałyśmy, dalej kontynuujemy. Jest to takie fajne, sympatyczne, tak. W tym roku na święta to był motywem przewodnim, był anioł. I każda z nas ujęła tego anioła tak, jak go widziała. I powstaje 10-11 historii niby z jednym motywem, a totalnie różne. I to jest właśnie fajne. Czasami rzucasz hasło, w twojej głowie jest jakaś wizja, a 10 innych osób, kiedy usłyszy to hasło, ma całkiem tak. Inne wizje. Dokładnie tak. To jest po prostu chwilami niesamowite, ale to jest tak inspirujące, to jest tak kreatywne, że patrzę na ludzi i sobie myślę, o tak, ja chcę być w takim środowisku, ja chcę pracować dla takich ludzi, z takimi ludźmi. Bo nie czarujmy się, ścieżki wyobraźni pisarza są tak rozległe, zobaczysz orzech, ktoś widzi orzech, a ty już masz całą historię do tego. To się dzieje z automatu, przynajmniej z wszystkimi pisarzami, z którymi rozmawiałam do tej pory. Ale Iza, to jest tak po prostu normalne, się zastanawiam, a skąd jest ten orzech? A może go ktoś zgubił? A może jakiemuś dziecku wypadł? A może po prostu kobieta szła i płakała, albo siatka jej się roz... I to jest niesamowite i to tak po prostu płynie. Tak, to już właśnie jak już ten konkurs był ogłoszony, właśnie trzeba było napisać dalsze losy bohaterów albo wybranego bohatera tej powieści od Magdy Kordel. No niby jedno wspólne zadanie, powstały zupełnie różne historie, każda z nas wzięła innego bohatera na tapetę i naprawdę takie się poniosły historie i to nam pokazało właśnie, że spojrzenie na jeden temat
może dać zupełnie różne efekty. Dokładnie. Nie ma dzisiaj z nami Ani, ale mam bardzo ważne pytanie od Ani, które muszę zadać, bo jeżeli nie zadam, to urwie mi łeb, albo się wścieknie. A uwierzcie mi, że wścieknięta Ania, to nikt nie chce mieć z nią do czynienia. Lady Wanda nie wzięła się tylko z Gwiezdnych Wojen. Kto to Stefan i dlaczego jest taki ważny? Stefan. No i to właśnie jest kontynuacją tego poprzedniego wątku, o którym żeśmy rozmawiały. W Puczkach Górnych zaczęłyśmy tworzyć nowe historie. Każda z nas miała tworzyć coś nowego, zacząć coś tworzego. I ja wtedy zaczęłam tam właśnie, no, odbiegam od tematu, ale dobra, wrócę zaraz. Tam właśnie w tych Puczkach, podczas tych warsztatów, zaczęłam pisać moją drugą powieść. Zaczekaj na mnie. Ona, pierwsze strony powstały właśnie tam. Ale właśnie jak żeśmy rozmawiały o tym, jak każda z nas coś tam zaczęła o swoich pomysłach rozmawiać, zaczęłyśmy mówić o mężczyźnie, że zawsze musi się, jak jest kobieta, musi być ten mężczyzna, musi być jakieś tam uczucie pomiędzy nimi, jakieś emocje. No i wspólnie nazwałyśmy go, że jak to imię jest bardzo istotne w opowieści. I jedna z dziewczyn rzuciła, no bo jakby nazwać takiego człowieka Stefanem, no to on nie może być amantem, bo to do niego wręcz nie pasuje to imię. Ale gdyby go już nazwać Steve albo Stefano, to już bardziej. No i tak ten Stefan do nas się przylepił, że różne tam harce wyczyniałyśmy. Rozumiem ten pisemne harce. Tak, tak. No. Że tam dziewczyny robiły, to nie wiem. Pamiętam, że oglądają nas pisarze, więc w tym momencie wyobraźnia może zaszaleć. Bądźmy troszkę takie dokładne. No i mi podziałało. No widzisz. Nie masz beta czytelników. Dlaczego? A muszę? Nie. No właśnie. Nie, nie mam. To pierwszą powieść, jak pisałam ją, na początku nie wiedziałam, że piszę powieść. Pisałam to w zasadzie coś dla siebie. Ale jak już tak dotarłam do połowy, na jednej z grup pisarskich porozmawiałam z inną osobą i dowiedziałam się wtedy, że to jest chyba powieść. I pisałam ją dalej już z takim podświadomością gdzieś z tyłu głowy, że kurde, ja piszę książkę i pisząc ją, ja nie wiedziałam, czy ja ją robię dobrze, czy to wszystko jest takie, jak powinno być, bo ja nie jestem polonistką, nie mam wykształcenia ku temu. I potrzebowałam wtedy kogoś, kto spojrzałby na to swoim okiem i mi powiedział szczerze, co z tym dalej zrobić, czy to posłać gdzieś dalej, czy raczej sobie schować do szuflady dla siebie. Nie umiałam wychylić się do obcych osób, żeby przeczytały ją, nie miałam tej odwagi. Dałam tą książkę córce. Ona czytała ją właściwie etapami wtedy. To była dosyć trudna ta historia. Ale też moja córka była w samym centrum tej historii. Ona to wszystko widziała, zanim ta książka powstała, więc chciałam, żeby ona to przeczytała, żeby ona też poznała moje emocje, które w tej książce są. Czytała ją etapami, jak powstawały rozdziały. I tę pierwszą część przeczytała, jak miałam tą połowę napisaną, i ona to czytała do tego końca, i ona mi mówi, no ale gdzie jest ciąg dalszy, ale jak to? I jak, czemu ja mam teraz czekać? Ja chcę od razu wiedzieć, jak było dalej. No więc pisałam dalej, Emilka czytała, moja córa. No i na sam koniec to ona mnie zmobilizowała. Widziałam to, że ona to naprawdę z zainteresowaniem czytała, bo ona jest też takim książkolubna bardzo. Natomiast te kolejne książki, to też chciałam... Już nie dawałam ani córce, bo ona też wolała już w całości przeczytać, a nie etapami, żeby czekać i wiadomo jak długo, aż ja napiszę dwa rozdziały. No i po prostu napisałam, przeczytałam ją dwa, może trzy razy, gdzieś jeszcze jakieś drobne rzeczy poprawiałam. No i wysłałam od razu do wydawcy i sobie pomyślałam, no co będzie, to będzie. Tam są fachowcy i zobaczymy, co,
jak to ocenią. A później było czekanie właśnie i to czekanie to było takie, chyba jednak nic z tego, chyba nie. Także to właśnie te oczekiwanie na odpowiedź, chociaż ta odpowiedź przychodziła zazwyczaj szybko, no bo po dwóch czy trzech tygodniach to wiadomo, redaktor nie pracuje tylko na ten. Dokładnie, ale dla mnie to się to tak dłużyło, tak wypatrywałam tego maila zwrotnego. To jest najgorszy moment. Cześć Marielko, Boguś pisze, że tak, słucham was, to w temacie tego, że oglądają nas pisarze, którzy mają wybujałą wyobraźnię. Cześć Sylwia. Kasia pyta, a w jakim wieku jest córka Emilka? Teraz ma 17 lat. Wtedy miała 14. 13-14 lat miała, jak ją czytała. Bo twoja pierwsza książka jest generalnie oparta na twoich osobistych przeżyciach. To była forma, te pisanie to była forma autoterapii, zapisu takiego a la pamiętnik, bo opowiada o twojej chorobie, o strasznej chorobie, o białaczce. Wiesz co, ja zawsze lubiłam pisać od dziecka. Już w dzieciństwie gdzieś jakieś swoje zakończenia bajek pisałam, potem jakieś były wierszyki, opowiadania. Kiedy moja Emilka była maleńka, to dla niej pisałam bajki, bo stwierdziłam, że w księgarniach nie ma dobrych książek dla dzieci, więc ja jej pisałam. I to pisanie gdzieś tam zawsze było we mnie. I kiedy było, jak byłam nastolatką, kiedy mi było gorzej, no to zaczynałam pisać pamiętnik i w ten pamiętnik wlewałam wszystko to, co we mnie się działo. Kiedy zachorowałam, zrobiłam to samo, to była moja pierwsza myśl. Prosiłam męża, żeby mi kupił gruby zeszyt i żeby mi go przywiózł, bo tam chciałam wylać właśnie z siebie to, co we mnie się tak gnieździło, co mnie przyduszało. No i tak się stało, mąż mi go przyniósł ten zeszyt, bardzo fajnie mi wybrał. Mogłam go przygotować, bym ci pokazała. I wtedy się okazało, że nie potrafię. Napisałam jedno zdanie i stwierdziłam, że to zdanie nie oddaje tego, co ja naprawdę czuję. Ono było zbyt płytkie, ono nie wypływało z niego to, co ja chciałam, żeby w nim wybrzmiało. Wtedy pierwszy raz pomyślałam sobie, że nasz polski język, taki bogaty w słowa, taki trudny do wyuczenia, a okazało się, że on jest zbyt ubogi, żeby przekazać to, co ja chciałam zawrzeć. Odłożyłam ten zeszyt. Dopiero później, jak troszeczkę się podleczyłam, jak już jakaś nadzieja się dla mnie pojawiła, jak już wróciłam do domu, to pomyślałam sobie, że a może bym stworzyła fikcyjną postać i tej postaci bym sprzedała to wszystko, co mnie spotkało. No i to się okazało, że właśnie to było to. Jak stworzyłam Natalię, młodą dziewczynę, tak potrafiłam jej to, te wszystkie emocje jej dać i kontynuowałam to. Ale to pisałam dla siebie właśnie. Dopiero w połowie stwierdziłam, że to warto będzie pokazać dalej. Bo się potem jakieś tam przesłania w tej książce się takie pojawiły, że chciałam, żeby właściwie jak najwięcej osób ją przeczytało. Mariola pisze, że czasem proste słowa potrafią najbardziej dotrzeć. To prawda. Ja mam do ciebie takie pytanie, bo w zeszłym tygodniu naszym gościem była Patrycja Żurek i szczerze tak. Rozmawiała z nami o depresji. Mhm. Są tematy, że ludzie, że się tak wyrażę, z drugiej strony lustra, z drugiej strony barykady, nie wiedzą, jak rozmawiać z chorym. Jak rozmawiać z chorym na depresję, bądź jak rozmawiać z chorym, tak jak w twoim przypadku, na raka krwi. Jak rozmawiać z taką osobą? Opowiem ci, że moja mama chorowała na raka i nikt nie poruszał w mojej obecności tematu nowotworu, bądź wszystko będzie dobrze, trzymaj się, a ty masz ochotę po prostu walić głową z bezsilności w ścianę, a słyszysz, będzie dobrze, jak wiesz, że już nie będzie dobrze. Jak z perspektywy osoby chorej poradziłabyś nam, jeszcze zdrowym, rozmawiać z taką osobą? No w moim otoczeniu też były właśnie osoby, które
które się w tym odnalazły, ale były też, które się w tym nie odnalazły. I te, które się w tym nie odnalazły, polegało to na tym, że one przestały ze mną, w ogóle nie tylko unikały tematu choroby, one w ogóle unikały rozmowy ze mną. Gdzieś na jakichś komunikatorach, gdzieś na Facebookach, jak do tej pory komunikowaliśmy się gdzieś, nagle ucichło i to było takie bardzo niefajne. Do dzisiaj pamiętam, że to, ja rozumiem, że nie wiedzieli jak, że nie umieli, nie potrafili, ale no źle to odebrałam. A byli inni, którzy, większość takich osób była, że po prostu wysyłali mi jakieś serduszko, kwiatuszek o różnych porach dnia i te drobne, takie najdrobniejsze gesty, nie tam jak się czujesz, bo słowo, jak, pytanie jak się czujesz, to padło pod moim adresem tyle razy, a ja za każdym razem mówiłam, no tak samo, nic się nie zmienia, więc nie lubiłam takich pytań, ale właśnie takie drobne gesty, jak mi ktoś serduszko wysłał, koniczynkę czterolistną, to były takie moje, takie momenty, że pomyślałam, że to były, że ta osoba pomyślała sobie o mnie w tym momencie i to było strasznie miłe. To mi pomagało. Czyli małe gesty. Małe gesty, zwyczajna rozmowa. Koleżanka mi opowiadała, co tam się działo w pracy, że gdzieś była. I mnie to cieszyło, bo ja też chciałam wiedzieć, bo jak ja byłam w szpitalu zamknięta przez 2 miesiące, tak jakby w innym świecie, ja chciałam też wiedzieć, co się w tym naszym normalnym świecie dzieje. Jakie emocje kimś targają, ktoś ma jakieś problemy. Ja też to chciałam wiedzieć, mimo że miałam swoje kłopoty, ale dzięki temu, jak ktoś ze mną rozmawiał o swoim życiu, to też ja na tą chwilę przestałam myśleć o sobie. Mariola nam tutaj podpowiada, że pytamy taką osobę, co czuje. Nie unikamy tematu. Dobry trop? Co czuję? No, nie. Znaczy, wiesz co, to pewnie zależy od osoby. Ja jestem zbyt wrażliwą osobą i był ten początkowy etap przynajmniej. Teraz bym umiała na to odpowiedzieć, ale ten początkowy etap to ja sama tego nie potrafiłam nazwać, co czuję. Po prostu czułam pustkę, koniec i nie chciałam o tym jeszcze dodatkowo, to co czułam, to mnie to gniotło i jeszcze nie chciałam o tym mówić głośno. Dla mnie to normalna, zwykła rozmowa. Czyli ale też nie jakieś unikanie. Mam dupę, kot wywalił mi pół kuwety, a dziecko znowu się uparło na lizaka i no, znowu uległam, tak? No. No, a ja wtedy powiem, no i super, jesteś dobrą mamą, masz ulegać. No, i bardzo dobrze. Powiedz mi, dziewczyna urodzona w maju, 21 maja, za co kochasz wiosnę? Za to, że jest. No, są 4 pory roku. A ty w tym, jak Anka po prostu, tarzacie się w tym kwieciu, mam nadzieję, że nie jesteś alergikiem. Bo Anka wygląda potem, wiesz, może straszyć w południe na Krakowie. Właśnie jestem. Aha. Jestem alergikiem, ale nie zraża mnie to. Nie no zraża mnie to zupełnie. Słuchaj tego, no te wszystkie kwiatki. Zazdrażam, że ja nie kicham, ja nie łzawię na razie. Bo jak dorosłe, to się zmieni. Bo wiosna to jest taki początek, wtedy się wszystko odradza, kwitnie wszystko i to tak się aż chce się żyć. Dni coraz dłuższe, wszystko pachnie, nawet ptaszki się cieszą, że nadeszła. I to nie, ja mam, jak nadchodzi maj, to ja jestem w czystej euforii cały czas. No, widzę to po twoich zdjęciach. Ile masz sukienek? Czego? Sukienek? Ile masz sukienek? Bo tak przerwało, nie zrozumiałam. Wiesz co, nie wiem. Nie powinna pytać, bo może mąż obejrzy. Nie, no nie wiem, naprawdę. Chyba nie próbowałam ich policzyć. I wszystkie są piękne. Nie, ale właśnie to czekam zawsze na tą wiosnę, na to lato, żeby móc właśnie w tych sukienkach pomykać troszkę, tak czuć tą
taką, wtedy się czuję rzeczywiście, że jest ta wiosna, maj, jak ten motyl, chociaż niektórzy mówią, motylem byłam, ale przytyłam, ale oj tam, oj tam. Jest zawsze więcej ciałka do kochania, no. Tak, to... Ale kochasz kolory, bo to widać nawet dzisiaj po twoim stroju. Masz przepiękną, domyślam się, że sukienkę. Nie, właśnie dzisiaj nie, bo jest po prostu praktycznie z drogi i dzisiaj wyjątkowo nie. Dzisiaj w spodniach. Ale to są wyjątkowe okazje. No, do pracy to jeszcze tak, póki jak zacznie być naprawdę ciepło, no to już wtedy będzie na co dzień, nawet w domu. A jak dzielisz, jak łączysz pracę zawodową, bo ty dalej jesteś panią od cyferek. No jestem, no. I pisanie, i bycie mamą, i bycie żoną, i podróże, i czytanie, i spontany. Jak to żenisz? Kurde. No, w sumie to... No. Najgorzej jest połączyć pracę z jedną z drugą, bo to są dwie prace, dwie zupełnie odmienne, dwa różne fronty, tylko ten długopis jest ten sam. I no, pisanie to jedynie zostawiam sobie na wieczorne pory i weekendy, chyba że w weekend jakaś decyzja, że a może na obiad do Krakowa, no to pędzimy do Krakowa, to wtedy nie ma pisania. No i jakoś tak powolutku, no dosyć jeszcze długa, aczkolwiek pospać też lubię. Jakoś tak wszystkiego po troszku. Chociaż pewnie też wszystko po troszeczku cierpi z powodu czegoś innego. Chodzę do pracy, no, więc mam mniej czasu na pisanie. Jeszcze mam mniej czasu dla dziecka. I to... Tylko, że te twoje dzieciątko tak jeszcze trochę i pofrunie w ten dorosły świat. No już prawie, już tak wyfruwa, już. Kto ci robi takie fantastyczne zdjęcia? Ach, jakby to mój mąż słyszał. On jest autorem zdjęć? Różnie, albo mąż, moja mama też, czasami córka. Ale z mężem, jak ma mi zrobić zdjęcia, to nieraz są takie wojny, że on nie potrafi mi zrobić zdjęć, no więc ostatnio w rzepaku okazał, że potrafi. To było takie, że rzeczywiście wtedy no, mówię, dobra, umiesz zrobić. Bo ciężko, ciężko. Te zdjęcia w rzepaku po prostu niesamowite. No. Tak, możesz przekazać swojemu mężowi, że potrafi robić zdjęcia, że usłyszałaś taką opinię, że w necie tak się niesie. Taka plotka po internecie. Skończyłaś książkę niedawno, znaczy wydałaś książkę niedawno, nie skończyłaś. Tak. I co dalej? No tak, jedna została wydana, ta trzecia teraz, nie zapomnę o tobie, tydzień temu, dwa tygodnie, no półtorej tygodnia temu, 19 maja. No i co teraz? Teraz... będzie proces redakcyjny kolejnej książki, która już jest skończona. To będzie kontynuacja, bo ta nie zapomnij o mnie, będzie dwutomową opowieścią. Więc drugi tom się pokaże zimą prawdopodobnie w okolicach stycznia, po święcie. A, to zdradzamy wam tajemnicę, bo tego nawet ja nie wiedziałam, aż się wygadała. Dziękuję. Ja zawsze coś wyciągnę. Monika, powiedz mi, piszesz pięknym językiem, wydawałoby się, że obyczajowo romansowe książki, ale poruszasz bardzo trudne tematy. Alkoholizm, związki przemocowe, choroby. Mogłabyś na przykład napisać psychologiczną książkę, a ty jednak brudny w cudzysłowie, brudny temat owijasz w miłość, owijasz w nadzieję, w tęsknotę, w te światełko, które gdzieś tam jest. Dlaczego taki kierunek? Bo trudne tematy
Niekoniecznie muszą iść właśnie w parze z jakąś psychologią, z taką twardą cegłą. Poza tym ja nie jestem psychologiem, więc to by była bardzo nieprofesjonalna powieść, gdybym napisała psychologiczną. Słuchaj, nie jesteś polonistką, ale jednak piszesz, więc nie mówmy o profesjonalizmie. Okej, pani od cyferek. Okej, dobra. Ale właśnie te trudne tematy wcale nie muszą być owiane całą taką trudną osnową. Te trudne tematy każdy z nas w różnej mierze gdzieś się z nimi spotkał. Alkoholizm, przemoc domowa, choroby, to się zdarzają w każdych domach pełnych miłości albo i nie. I właśnie to chciałam tak zawrzeć. Poza tym te trudne tematy, one, każdy problem, każdy jakiś trudniejszy moment ma swoje rozwiązanie. I chciałam pokazać, chcę to nieść dalej, bo ze mnie to też tak wypływa, ta nadzieja, która nie może umierać, nawet ostatnio, ona po prostu nie może umrzeć. Tak jak wtedy, kiedy byłam chora i ta nadzieja cały czas gdzieś ze mną była, tak ona cały czas musi być. Dlatego w moich książkach chyba zawsze będzie ta nutka tej nadziei, że wszystko będzie dobrze. Ale poza nutką nadziei, to akcja twoich książek jest zawsze w przepięknych miejscach. Czy to też taki zabieg, żeby trochę, nie wiem, może nie otulić, ale żeby problem, który jest główną nitką danej powieści, żeby był, że się tak wyrażę, łatwiejszy do przełknięcia? Chyba nie do końca. Bardziej chyba zależało mi na tym, żeby pokazać ten kontrast. Kiedy pisałam tą pierwszą powieść, akcja najpierw się dzieje w bajkowej wyspie greckiej na Korfu i chciałam zrobić tak, żeby znienacka uderzyć w czytelnika, że wszystko jest pięknie bajkowo, wszystko się ładnie układa i nagle ciach, nie ma. Żeby ten kontrast, żeby to, co te główne sedno, które chciałam poruszyć w książce, żeby ono bardziej wypłynęło, żeby ono było takie bardziej dobitne, żeby uderzyło w czytelnika, żeby zapamiętał to. Poza Czyli tym. Tak przez łeb, i pomimo tego, że jest pięknie, cudownie słoneczko i widoki, to jednak nic nie jest do końca takie cukierkowe. No nie. Ale poza tym, kiedy chyba te powieści osadzam w fajnych miejscach, też dlatego, że dla mnie pisanie to jest taka przygoda, to jest odskocznia od codzienności. I kiedy siadam nad tekstem, to jest tak fajnie wrócić do takiego malowniczej Grecji albo nad naszym polskim morzem, do którego my mamy, prawda, całą Polskę do przejechania. Więc pisząc książkę, a piszę ją kilka długich miesięcy, to jest fajnie wracać w to miejsce. Każdego dnia, kiedy otwieram tekst, wracam w to miejsce, które mnie urzekło, które mi się podoba, które lubię. Bo miejsce akcji twoich książek dzieje się w miejscach, gdzie byłaś, które znasz, które pokochałaś. Zgadza się? Tak. To kiedy książka z akcją w Dubaju? Masz mnie. No pewnie. No, że tak powiem, pisze się. To się nazywa intuicja, ja mam tego nosa. Pisze się nie rozmawiałyśmy z Moniką wcześniej o tym, absolutnie. Pisze się pomalutku. Zresztą jeszcze zanim wyleciałam, to już wiedziałam, że ja tam osadzę, że miałam taki jakiś zarys pomysłu, o czym by mogła być następna książka. I lecąc tam, ja wiedziałam, nie widząc jeszcze tak naprawdę tego miasta, ale wiedziałam, że jako tam osadzę. Jakieś miałam przeczucie, że po prostu mnie ten Dubaj mnie zauroczy, że będę chciała tego. I tak teraz naprawdę wróciłam. Niektórzy mówią, że ktoś wylatuje na wakacje na 7 dni i koniec i po wakacjach. Nie.
te wakacje, ten wyjazd, ten 7-dniowy raptem pobyt jest we mnie cały czas i on odżywa każdego dnia, kiedy właśnie otwieram plik Worda. Kasia pisze, że czytałabym tą z akcją w Dubaju. Kasia, na pewno przeczytasz, ale zanim dojdziemy do Dubaju, to miejscówki Moniki są naprawdę, naprawdę niesamowite, jak na przykład wspomniana wcześniej Korfu. Więc masz trochę czasu do Dubaju, więc możesz się z Moniką pobujać po innych zakątkach. Przepięknie. Tak, a w tym czasie, a Dubaj się w tym czasie napisze. Co cię najbardziej urzekło, a co cię najbardziej zaskoczyło w Dubaju? Bo to jest miasto kontrastów. Fakt, tam nic nie jest czarno-białe, absolutnie. Ale moi znajomi też byli i tak właśnie podpytuję, co cię najbardziej urzekło i co cię najbardziej zaskoczyło? Pozytywnie bądź negatywnie. To prawda, ten Dubaj to się albo kocha, albo się nienawidzi, bo ja marzyłam o tej podróży do Dubaju od wielu lat, ale jednocześnie miałam taki, coś mnie hamowało też, bo ja lubię przyrodę, naturę, coś, co stworzone jest przez Boga, przez przyrodę, a tam nie ma nic stworzonego przez naturę. Tam jest wszystko stworzone przez człowieka, prawdopodobnie niewolniczą pracą człowieka. Ale jednak jak bardzo chciałam tam polecieć, miałam jedno takie marzenie miałam, kiedy byłam chora. Myślałam sobie wtedy, że chciałabym polecieć do Dubaju, wjechać na najwyższe piętro najwyższego budynku świata i zobaczyć świat z góry. I to było na zasadzie, że nie, że chciałabym, tylko kiedyś polecę. Pojadę, zobaczę, dotknę. No i dotknęłam teraz w tym roku właśnie tej Burj Khalify, wrażenia nieziemskie. Ale czy to mnie najbardziej zauroczyło? To mnie wszystko zauroczało. Zauraczało? Wszystko mi się podobało. I tego się trzymajmy. Właśnie, Burj Khalifa, ten wyjazd do góry w restauracji najwyżej położonej, no to był mega czas, kiedy to miasto dopiero budziło się ze snu, bo to było wcześnie rano, myśmy tam były z Emilką o 7 rano, także naprawdę ta mgła się jeszcze unosiła, stycznia, lutowa, te słońce tak nieśmiało się przebłyskiwało, no było to, było, było. I te wrażenie tych ogromnych wieżowców, które z dołu patrzyłam do góry, to nie widziałam szczytów, na tej Burj Khalifie one były maleńkie jak pudełka zapałek, jak klocki Lego. To było takie, no fajne, że dokonałam tego, dotknęłam, klepnęłam ją, piątkę przybiłam. A co mnie zaskoczyło, to, że Dubaj to jest cały czas teren budowy. Przez centrum miasta, idąc krótkim spacerem, cały czas słychać młoty, wiertarki, jakieś tam dźwigi, jak tam pracują, cały czas teren budowy. I to było dla mnie takie, no właściwie powinnam się tego spodziewać, ale zaskoczyło mnie to. Czyli tak, marzenie, jedno z marzeń odfajkowane. Kasia pisze, a pobujam się, bo super się was słucha. Dziękujemy. Książki do kupienia w Empiku. Paulina pyta, a o czym jest najnowsza książka? A najnowsza książka jest o miłości. Jak zwykle u ciebie. O takiej pierwszej miłości, ale też o niekoniecznie pierwszej. Ta książka, ta trzecia, właśnie Nie zapomnę o tobie, ona ma najlżejsza jest w odbiorze spośród trzech, które wydałam, ale to jest też tak na miarę naszych dzisiejszych czasów. Zaczęłam ją pisać rok temu, kiedy nas zamknęli wszystkich w domach, kiedy telewizory straszyły, wszelkie wieści
sprawiały, że nie wiedzieliśmy, co się to w ogóle dzieje, nie dowierzaliśmy te wszystkie maseczki, obostrzenia, co się wydawało wręcz niemożliwe. I wtedy też, tak jak przy pierwszej książce uciekłam przed moją chorobą, chciałam gdzieś to wypchnąć dalej, tak teraz chciałam odetchnąć od pandemii, od tej naszej szarej codzienności. I dlatego stworzyłam bohaterów, wysłałam ich do malowniczej Grecji. Grecja kontynentalna, nie wyspa, nie opodal Aten. I chciałam, żeby ta książka była lżejsza w odbiorze. Chciałam, żeby to była taka ciepła opowieść, przy której czytelnik zapomni o tej naszej szarej codzienności. A mnie się też ją bardzo fajnie właśnie pisało, bo z każdym otwarciem tego pliku Worda czułam, że wyjeżdżam z Polski, nie ma pandemii, jest pięknie. Ale zdradzę Wam w zaufaniu, kanałami do mnie doszło, że najnowsza książka Moniki się wysprzedała w Empikach. Jest naprawdę w niektórych miejscowościach na dzień dzisiejszy niedostępna, gdzie to się rzadko kiedy zdarza, bo 2 tygodnie po premierze w Empiku nie ma Twoich książek. Są zapisy. Dokładnie. Dokładnie. I nawet w naszym mieście, kochanym. Już nie chciałam być taka brutalna, wiesz? Monika, twój sposób na sukces. Jak się pisze taką książkę, która znika z półek? No po prostu pędzikiem, piorunem. No nie ma. Żeby było śmieszniej, to podobno nawet był problem z zamówieniem online w Empiku. O, to tego to nie wiem. A widzisz, a ja mam takie informacje. O, kurczę. A tata, no. A? To tego nie wiedziałam. Jaki jest na sukces, na taką książkę, poza ciężką pracą oczywiście. Wiesz co, ona też jest fajna, ciepła, wakacyjna i może czytelnicy też są stęsknieni za tą normalnością, za takim beztroskim życiem, chociaż ona nie jest taka całkowicie beztroska, taka, że tam się wszystko leciutko, ładnie toczy. Te są jakieś zawirowania niefajne, ale no, niesie to nadzieję, niesie to dobro. A jak się ją pisze, czy ja wiem? Piszę ją... Niektórzy potrafią napisać powieść w 2 miesiące, 3 miesiące. U mnie to trwa dłużej, bo ja jak siadam do tekstu, najpierw muszę się wczuć w tą fabułę. Kiedy opisuję jakąś scenę, czy to miłosną, to też biorę pod uwagę to, że główna bohaterka jest młodziutką osobą. Tam w tej powieści ona jest dopiero po skończeniu szkoły średniej, więc ona jest młodziutka, ona może mieć te 19 lat, 20, więc ona inaczej postrzega też tą pierwszą miłość. Więc wróciłam pamięcią, jak to było u mnie, co kiedyś mogło spowodować, że zareagowałam tak, a nie inaczej. I staram się, tworząc tych bohaterów, opisując ich emocje, wczuć się w nich. I także te emocje wszystkie wypływają ze mnie. Ja potrafię im współczuć, tym bohaterom. Czasami piszę gdzieś tam łezkę, wycieram. To jest dziwne trochę, no ale... To nie jest dziwne. W tym wypadku nie jesteś odosobniona. No jest to jednak, jak to ktoś już kiedyś gdzieś powiedział, że no, rozmawiam z ludźmi, którzy nie istnieją tak naprawdę. A ja ich słucham. Istnieją. I one są pełnokrwiści w naszych głowach, w naszych sercach, no w naszych właśnie. Duszach. Wiesz, jaka to jest euforia, jak piszesz, wymyślasz sobie postać, a dobra, zrobimy jej, żeby miała ciemne włosy, a tak, a będzie miała jakiś taki jakiś swój gest, że będzie bez przerwy poprawiać włosy ręką. I z każdym, jak ta powieść się pisze przez te kolejne miesiące, ja się z tymi bohaterami znam przez te kilka miesięcy, 8 miesięcy, 7 różnie, to ja się z nimi zżywam i oni naprawdę istnieją. Kiedy opisuję jakąś scenę, to ja wręcz widzę, jak na ich twarzy się maluje zdziwienie, rozczarowanie, co się w ich wnętrzu się dzieje, no to jest takie fajne. A zaliczyłaś kiedyś taką wtopę jak ja, że do męża powiedziałaś imieniem swojego bohatera albo do córki imieniem bohaterki?
Bo ja tak... Nie, aż tak to jeszcze mi nie poszło. Ja zaliczyłam taką topę. Dobrze, że mój mąż jest w miarę na bieżąco, przynajmniej jeżeli chodzi o bohaterów, tylko tak patrzę, a to jest znowu w swoim świecie, nie? Ale bo też wiesz, Bogu usprawiedliwiona, bo mój mąż na A i bohater na A, więc gdzieś to można było tam powiedzieć, oko przymknąć. Nie? Ale rozmawialiśmy o spełnianiu marzeń. Jedno z twojej listy odptaszkowane. Mm-hmm. Które następne idzie, że się tak wyrażę, na tapetę, na warsztat. To co jest? Lista marzeń jest długa, to wiem, bo też jestem kobietą. To odfajkowanie to też takie troszeczkę nie do końca. Bo niby tak, jest odhaczone, ale ja tam chcę wrócić. Nie zobaczyłam wszystkiego tego, co chciałam i chcę się jeszcze raz zanurzyć w tych zapachach, w tych smakach. Po prostu urzekła mnie tam herbata taka z przyprawami wszelakimi, z kardamonem, z szafranem. Boże, pyszne to było. Nie pomyślałam, że coś takiego skradnie moje serce. A to, no, fajne to było. I koniecznie chcę tam wrócić. I właśnie, bo marzeniom trzeba czasami troszeczkę pomóc, prawda? Tak, bo marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. Marzenia się spełnia. No więc właśnie, wracając, już będąc na lotnisku, miałam ze sobą jeszcze jakaś waluta mi została. Tej waluty w Polsce przynajmniej na chwilę obecną nie można wymienić. U nas na razie nie przyjmują dirhamów. Nie wiem, czy kiedyś przyjmowali, pewnie tak, ale no teraz w tych pandemicznych czasach to głównie euro i dolary. I została mi waluta. I mijałam kantor. Na tym lotnisku już. I stanęłam w kolejce do tego kantoru, żeby wymienić je na euro. I tak stoję w tej kolejce, trzymam te pieniądze w ręce i je schowałam z powrotem. A one się jeszcze przydadzą. Tak. I to jest właśnie ten taki już haczyk, że muszę tam wrócić. Teraz już muszę, no. No. Słuchaj, nie może się zmarnować, a my jako prawdziwe Ślązaczki, u nas się nic nie może zmarnować. Oczywiście, wszystko z oszczędności. Tak, dokładnie. Kasia się śmieje, że agentka ze mnie. No, bywam, zdarza mi się. Jesteś taką typową, to złe określenie, ale jesteś Ślązarą, taka, jak żeśmy rozmawiały. Słowo więcej warte jak pieniądze. Perfekcjonistka? Tak jest. Perfekcjonistka, nie wiem, może nie lubię, jak coś idzie nie po mojej myśli, ale perfekcjonizm potrafię odpuścić, ale dane słowo, jak coś mówię, że zrobię, to zrobię, choćby nie wiem co. To tak jak ja, to nie ma, że boli, nie ma, że łeb pod pachą i na czterech. Ale tak ja nie wiem, czy to jest cecha generalnie Ślązaczek, bądź Ślązaków, no. Ale powiem ci, że takie dotrzymywanie słowa, punktualność, to nie wiem, czy gdzieś aż tak jest przestrzegane jak u nas na Śląsku. No, to w niektórych rejonach Polski, nie mówię o Warszawie, o Łodzi czy Wrocławiu, no bo wiadomo, duże miasto, tam jest wszystko na czas, na godzinę i tak. Ale jest generalnie takie płynne podejście do czasu. Ja nienawidzę się spóźniać. I nienawidzę, jak ktoś się spóźni. O rany, no po prostu to mi się zapala taki ogień w żyłach. Czas jest tak samo cenny jak twój i jest tak samo wartościowy. Po 15... Ja samo gnałam, żeby zdążyć, a ty się spóźniasz, prawda? To jest brak szacunku taki. No. Kasia pisze, patrzę i patrzę na panią Monikę i jakbym na piękną kobietę z Indii patrzyła. Te kolczyki i bluzka, jakby z sari. No, dziękuję bardzo. No bo Monika jest przepiękną kobietą. Wczoraj jak to Monica napisałam, to nie potrafimy przyjmować komplementów, ale jak widzisz, to nie jest moje odosobnione zdanie. I Kasia pisze, że te cechy, o których mówimy, na pewno nie są z Małopolski. No raczej nie. Punktualność, słowa i tak dalej. Nie, to mam właśnie takie wrażenie, że to takie jest w nas zakorzenione. Tak samo jak my Ślązaczki nie lubimy, żeby nam się coś marnowało. No, absolutnie.
Wszystko musi być, no te dyrhamy trzeba wydać, one nie mogą, wiesz, się przeterminować albo... No przecież. Także tu jest naprawdę dobry kierunek. Ja wiem, o czym mówisz i wiem, co czujesz. Ale wracając do tej naszej śląskości, do tych naszych wspaniałych Tarnowskich Gór, piszesz o Tarnowskich Górach, jeżeli gdzieś jesteś zawsze, jakie piękne miejsce, jak kocham moje miasto, za co tak kochasz Tarnowskie Góry? Zobaczymy, czy myślimy o tym samym. Bo jest piękne. Nie wiesz co, urodziłam się tutaj i całe życie mieszkałam w tym mieście. Dorastałam w nim, chodziłam w nim do szkoły. Teraz pracuję w Tarnowskich Górach, spaceruję tam po pracy i widzę, jak ono się też zmienia. I to jest troszeczkę jak z domem. Dom, nieważne jaki by był, ale jest zawsze ten najlepszy, zawsze się chętnie wraca. I takie jest też moje miasto, to jest mój dom. Ja jestem bytomianką, ale w Tarnowskich Górach już mieszkam ponad 20 lat. I tak, tak samo jak ty, uważam, że to już jest mój dom, moje miejsce na ziemi. Chociaż do Bytomia jest rzut beretem, bo nie wiem, 20 kilometrów. I jeszcze jadąc wokoło, a nie prostą drogą. To jest świetne miasto. To jest miasto naprawdę, którego nie da się nie lubić. No. A przede wszystkim jacy w Tarnowskich Górach? Ludzie mieszkają. O to chodzi, to ludzie są sercem. Dokładnie. A jesteś taką, wiesz, ślązaczką typu rolada, kluski i modro kapusta, oczywiście rosół, albo właściwie nudel zupa, co niedziela? Jeść tak, bardzo chętnie. Natomiast z tym gotowaniem to już gorzej. Rosół musi być, to bez rosołu to nie ma niedzieli. Ale z tą roladą, z tą modrą kapustą, no to już trochę gorzej. Ja też nie robię co niedzielę. Dzisiaj wrzuciłam taki post i dzisiejszy dzień uznaję dniem mówienia o sobie dobrze. Powiedz nam o sobie minimum 3 dobre rzeczy, ale nie, że jesteś dobrym człowiekiem, czy dobrą matką, czy masz piękne włosy, bo że masz piękne włosy, piękne oczy, cudowny uśmiech, to widać, że jesteś świetną matką, no to wiadomo, czy że jesteś dobrym człowiekiem, no bo to jest oczywista oczywistość, bo jesteś przecież z Tarnowskich Gór, to nie może być inaczej. Ale powiedz nam tak minimum 3 dobre rzeczy o sobie, bo z tym mamy problem. Właśnie, z tym mamy zazwyczaj problem. Ja dzisiaj się już nad tym zastanawiałam i długo nad tym myślałam, szczerze mówiąc, bo z tym mamy problem, żeby znaleźć w sobie jakieś wady i to, co robimy źle, to tak, od ręki. Ale żeby powiedzieć coś o sobie dobrego, to wręcz brakuje odwagi. To jest takie... Bo jesteśmy tak całe życie wychowywani, bo zadzierasz nosa, bo się przechwalasz, a sieć w kącie i cię znajdą, a po co, a na co, a bądź skromna, a bądź wycofana, a jeżeli to są twoje prawdziwe zalety, to one na pewno zostaną dostrzeżone. A ja mówię temu stanowczo nie. Mówmy dzisiaj, czy od dzisiaj, głośno o sobie dobrze. Więc twoje 3... Kurde, teraz te 3 to mi będzie ciężko sobie przypomnieć, bo już dzisiaj nad nimi myślałam. Wiesz co, jeśli na przykład chodzi o te marzenia, którym trzeba pomagać spełniać się, myślę, że to jest we mnie dobre, że mam odwagę marzyć w takich kategoriach, że wydaje się to na początku, że to się nie zrealizuje, a potem i znajduję w sobie jakąś taką wewnętrzną odwagę, by je doprowadzić, by sobie spełnić. Właśnie, bo na przykład, o widzisz, a rozmawiałyśmy, zmienię temat znowu odbiegnę. Odnośnie marzeń. Jedno z moich marzeń jest takie, właśnie, ja nie mam marzeń takich, żeby coś mieć, żeby gdzieś być, tylko żeby konkretnie jakiś motyw, tak jak chciałam po prostu dotknąć tego najwyższego budynku świata. Tak, mam jeszcze taki, i to się miało spełnić rok temu, ale się nie spełniło ze względu na pandemię. Okazuje się, że dobrze, że się wtedy nie spełniło, bo dzięki temu się spełniło to o Dubaju.
Bo miałam takie marzenie, ono cały czas jest gdzieś we mnie, że chciałabym zasypiać, budzić się i słyszeć szum oceanu, żeby ocean mnie kołysał do snu. No Pięknie. takie mam. Jak rozumiem, to mentalnie już jesteś przygotowana na emigrację gdzieś, Hiszpania i te klimaty, czy od razu za ocean, Ameryka i wielki, Nie, bardzo no wielki. widzisz, skromnie, skromnie, tu Hiszpania. Aha, czyli tak za 5 płotów, za 5 płotami będziemy sąsiadkami, bo wiesz, klimat No. u nas już jest taki, a nie inny. A dzisiaj jest w ogóle pogoda jakaś taka, nie wiem, szaro, buro, ponuro. I zjawiasz A się dzisiaj jest ty. w ogóle totalna zawirowanie pogodowe. Za chwilę słońce, po chwili deszcz. Dzisiaj i Dokładnie. smutno, i rozbierałam się. Tak. No Monika pisze, że to jest bardzo dobry dzień i jestem ciekawa, co Monika odpowie. No to odpowiedziałaś na dwa, a jeszcze, co jeszcze dobrego o sobie możesz powiedzieć? Bo Co oczywiście jeszcze to, że dobrego? jesteś pisarką, to wiemy, bo inaczej to gdzieś byś leżała w księgarni, znaczy nie ty, twoje książki by leżały gdzieś w księgarni na półce pokryte kurzem, a nie, że były wybranki. To by była trauma chyba. Jeszcze gdzieś pogięte. No co jeszcze? No ja nie wiem, no bo to, no właśnie, widzisz, to chciałam powiedzieć o książkach. Wybiłam argument z ręki. Nie, Widzisz? nie, 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 coś o Byłaś sobie. trudna, no. O sobie. Co jest we mnie takiego dobrego? Jesteś świetna w cyferki. Ach, to tylko praca. Nie, nie ja No. jedna, prawda? O to chodzi. Właśnie. No Ale widzisz. jestem dobra w tym, że znajduję czas dla siebie w ciągu dnia. I to jest genialne. Każdego To dnia jest staram się znaleźć naprawdę. coś dla siebie. Kilka minut chociaż. Podbania o siebie też nie mamy we krwi. Bo niektórzy mówią, że jak się nic nie robi, na przykład, to się traci czas. Ale jeżeli się ten czas traci na coś, co nam sprawia przyjemność, na tę chwilę w słońcu, poleżenie, na tą kawę w spokoju, to nie jest stracony czas, jeżeli nam sprawia taką przyjemność. Dokładnie. I robisz to bez wyrzutów sumienia, tak jak ja? Tak, już teraz tak. Bo kiedyś to było właśnie, dobra, ja sobie tutaj coś tam robię, a tam gary czekają, nie? A teraz już, chyba to z wiekiem przychodzi, że taki jest większy luz, taki Ale spokój. powiem ci, że Dominika mówi, i to jest bardzo dobra odpowiedź, ale powiem ci, że to nie tylko z wiekiem. To przychodzi wtedy, kiedy się odważysz zrobić coś dla siebie bez wyrzutów sumienia. Naprawdę, trzeba mieć odwagę, tak jak powiedziałaś, taką wewnętrzną, sama przed sobą, bo masz wolną sobotę, wolną niedzielę. Kto ci zabroni usiąść w ogrodzie z tym kubkiem kawy i napić się w spokoju, w słoneczku, słuchając ptaków? I Dokładnie. nie słyszeć w głowie tego, aha, sobota, dzień mopa, tu by trzeba powycierać jakieś pranie, a tam już pralka skończyła, trzeba by powiesić i tak dalej. Nie, to jest mój czas, mój i tylko mój, tylko dla mnie, dla własnej przyjemności. To, że ja powycieram za pół godziny, to się świat nie skończy. A jeżeli wcale nie powycierasz, to też się nic nie stanie, prawda? Zgadzam Można to się. zrobić za 2 dni. Tak, i Czego co mało masz tego. zrobić jutro, zrób za 2 dni, będziesz mieć 2 dni wolnego. Dokładnie to chciałam powiedzieć. Dokładnie tak. Będziesz miał 2 dni wolnego, a w tym czasie Ziemia się nie zacznie obracać w drugą stronę. Tak, no właśnie. Kasia pyta, ile czasu poświęca Pani na pisanie, jak już siada Pani do pisania? Znaczy, masz na myśli, Kasia, ile godzin dziennie, czy jak długo trwa napisanie powieści? Bo napisanie powieści, to Monika już mówiła, że 7-8 miesięcy czasem to trwa. A jeżeli siadasz na przykład do takiego, no masz dzisiaj wolne, powiedzmy, to ciągle tyle piszesz. Jeżeli mam w ogóle wolny dzień, typu urlop czy sobota, to rano robię kawę, śniadanie i siadam do pisania, i potem sobie robię przerwę, żeby ugotować obiad. Także kilka godzin
To tak, i jak już wpadnę w ten rytm, to robię sobie co godzinę, co półtorej jakąś przerwę, odchodzę na chwilę, albo jak kończę jedną scenę, chcę zaczynać drugą, to muszę najpierw odpocząć od tej jednej, że wyrzucić już ją z głowy i przygotować siebie, najpierw siebie, a dopiero potem czytelnika na tą następną. O czym mówiłyśmy? Wyłączyłam się teraz. Co ja mówię? Bo Kasia pytała, ile godzin czas, ile godzin. Tak. Więc potrafisz pisać cały dzień z krótkimi przerwami. Nie, cały dzień nie. Tak już właśnie już po obiedzie, to już później już za dużo też nie jest dobrze, bo czuję się w kolei taka przeciążona tą historią. Mhm. Że następnego dnia już by mi było trudno znowu z tym samym zapałem w nią wejść. Bo to jednak no, męczy umysł też w jakiś sposób. Natomiast tak nie jest przyjemnością, ale również jest ciężką pracą. Tak. No a jak chodzę do pracy, no to jak przychodzę z niej i tam ogarnę jakiś obiad, odpocznę, ta chwila dla siebie. Ostatnio odkryłam turecki serial, z którym przepadam o godzinie popołudniowej jakoś tam leci. I to jest moja chwila. Tam się niewiele dzieje, tam jest łagodna muzyczka, ale ja właśnie tego potrzebuję, takiego zluzowania. I potem jak wieczorami piszę, to tak staram się. Ja wiem, jak ta czasowa, w sumie ja tak nie patrzę na czas. Z 2 godziny, 3, 4. Ja 3 godziny. Nie będę rady, no. Kasia pyta, a planuje pani powieść, czy pisze pani spontanicznie? Teraz ta, nad którą teraz pracuję, z Dubajem w tle, to ona mi się już tak ułożyła, że dokładnie wiem, co się wydarzy w niej. Ale czy to się rzeczywiście wydarzy, to już jest inna bajka. Z tymi planami to tak różnie bywa. Przygotowuję sobie jakiś tam plan, ale nie jest to szczegółowe, tylko mniej więcej wiem, że coś się ma wydarzyć. Ktoś ma kogoś, nie wiem, skrzywdzić, ktoś komuś musi wybaczyć, żeby do tego wybaczenia doszło, coś musi się podziać. I raczej piszę emocjami, piszę to, co w danej chwili czuję. Bo na przykład kiedyś sobie zaplanowałam, to było w powieści Zaczekaj na mnie, w tej drugiej, główna bohaterka z pisarzem, który też był bohaterem, wyjechali gdzieś na wzgórze Gosań, w Międzyzdrojach, dziwne, w tamte okolice, nad morzem, jechali na wzgórze Gosań. I na tym wzgórzu w moich planach było tak, że oni się mieli pokłócić. Rozstać się tam mieli. A oni zrobili mi takiego psikusa, że zamiast się pokłócić, to nie to, że się pocałowali, to jeszcze zeszli razem, planowali swoją wspólną jakąś przyszłość. Także, no... Plany planami, ale bohaterowie sobie sami układają. Mają swoje plany. Boguś pisze, że Gorsań, więc chyba zna. Mhm. Więc poza tym Boguś, tak jak ty, Globtroter, fakt, że w większości po polsku, po Polsce, przepraszam, mhm. Więc mało których zakątków, tych najpiękniejszych w naszym kraju, nie zna. Mhm. To jeszcze na sam koniec, mhm. Takie pytanie totalnie na luz. Podejmujesz spontaniczne decyzje, jesteś spontaniczną osobą, zresztą nie trzeba daleko szukać. Taka pogoda, jedziemy na obiad do Krakowa, jedziemy, na 17 się wyrobimy, będzie dobrze. Ale taki największy spontan, najbardziej zwariowana decyzja, jaką podjęłaś? Najbardziej zwariowana? Wiesz co... Tych ostatnich, to właśnie taką decyzją był ten Dubaj. Ja tą decyzję podjęłam, kliknęłam, zapłaciłam, a potem się tego przestraszyłam, że co, Boże, co ty wyprawiasz? Czasy pandemii, to było teraz w lutym, ogromna ilość obostrzeń, ogromna ilość dokumentów do wypełnienia. Ja po moich przejściach mam słabą odporność, więc muszę tym bardziej na siebie uważać. I pcham się pół świata dalej. Nie wiem, co mnie tam spotka. Testy trzeba było zrobić.
wylot, mało tego, to było niecałe 2 tygodnie, więc miałam nagle, wszystko musiałam ogarnąć i jak w tej pierwszej euforii, że mówię, dobra, bo nie planowałam w ogóle wyjazdu, tylko tak oglądałam sobie te oferty turystyczne, bo mnie bardzo już ciągnęło gdzieś, bo w zeszłym roku mi nie wypalił, więc te pieniążki, które miały być w tamtym roku wydane, właśnie na ten szum oceanu, do snu, no to poszły teraz, się bardzo przydały, ale to był taki moment, że dobra, lecę, kliknęłam i to było takie, to był mój w ostatnim czasie największy spontan. Potem się tego przestraszyłam, że właśnie co to ja wyprawiam. Trzymało mnie to potem. Ale się odważyłaś i się nie wycofałaś. No nie. Podjęłaś decyzję i się trzymałaś, nie ma, że boli, no. Mhm. To stało się, kliknęłam, teraz już nie ma odwrotu. No, tak było. I to były takie dwie skrajności. Z jednej strony, tak jakby mi na ramionach siedziały dwa stwory. Jednej mówi, ty głupia, co ty to robisz? Zamiast siedzieć w domu bezpiecznie, to ty się gdzieś tam pchasz, a ta druga, jest, jest. I takich spontanicznych decyzji ci życzę jak najczęściej. Boguś pisze, że między zdroje to jego drugi dom. No, mówiłam. O. Od razu cię zapraszam na znów. Bo przecież Anka mi nie wybaczy, że miałam cię tylko dla siebie. Bo ja mam do niej tyle pytań, ale no niestety z dwóch przyjemności wybrała jedną. Mm. To się złożyło terminowo. Ale ja już cię zapraszam i już wam wszystkim mówię, że Monika była u nas po raz pierwszy, ale nie po raz ostatni i pewnie na dwóch razach też się nie skończy. A po tematu nam, jak widzicie, nie brakuje. Ja miałam kartkę z pytaniami, ale z tej kartki to zadałam tylko pytanie obowiązkowe o Stefana. I to reszta po prostu na następny raz. Okej. Okay. Aż się boję tej listy. Pięknie, bo jak zaczniesz tworzyć jeszcze dodatkowe pytania, to aż się wiesz, strach się bać. Spokojnie. Pięknie Tobie dziękuję, pięknie Wam dziękuję i już Was zapraszam na przyszłą sobotę, oczywiście 17 i za wkrajanie słowa miejscówkę dla Kasi, powiedziałam, Kasia ma miejscówkę już dożywotnio zarezerwowaną, będę się Wam przypominać. Dziękuję Monika. Dziękuję również, było super. Dziękuję.